Wiecie co? Mój kostas należy do ludzi takich bardzo negatywnie nastawionych do wszystkiego, a szczególnie do Grecji. On mówi, że Grecja to jest niepoważne państwo, że Grecja to jest bananochora. I robiąc research do dzisiejszego odcinka, zapytałam się Kosty, czy masz coś fajnego właśnie na ten temat, w czym Grecy lub Grecja są właśnie najgorsi na świecie, najgorsi w Europie. No i Kostas podesłał mi jeden taki artykuł, który mówił o tym, że w Grecji jest największy odsetek depresji, że żyją najbardziej nieszczęśliwi ludzie z całego świata. Ale tak patrzę sobie na ten artykuł, jak wyglądają tam te statystyki i widzę, że na 10. miejscu jest Ukraina, gdzie im generalnie bomby na głowę spadają. Później na 11. jest Palestyna, generalnie zrównana z ziemią. I mówię, ej, no sorry, ale czy w Grecji mieszkają bardziej nieszczęśliwi ludzie niż w Palestynie albo na Ukrainie? Mówi, no niestety, ale ja w to naprawdę nie potrafię uwierzyć. Ja mówię, coś tutaj z tymi statystykami nie jest zbyt dobrze. I dlatego mówię wam, żeby statystyk za bardzo serio nie traktować. Tak jak mówił Winston Churchill, ja wierzę tylko w te statystyki, które sam układam. I tak, moi drodzy, dzisiaj będzie o tym, o statystykach, w czym Grecja jest taka właśnie najgorsza. Będzie taki bardzo negatywny ten vlog, ale muszę wam powiedzieć, właśnie, żebyście tego tak za bardzo do siebie nie brali, a użyję tylko tych statystyk, które uważam, że są bardzo prawdopodobne. I powiem wam, dlaczego tak może być, a nie inaczej. Więc jeśli interesuje was ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, Kalesia na Gapitymu. Widzicie, że z powrotem nam zaświeciło słonko, jest piękny dzień, aż nawet chyba za bardzo piękny dzień. Mam w sumie cienką kurteczkę, a wiecie, że czuję się naprawdę jakbym, no nie wiadomo co miała na sobie. Tak naprawdę bardzo, 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 bardzo ciepło mi się wydaje. A moi drodzy, co do dzisiejszego tematu. Jesteśmy w tym momencie na Wirona. Idziemy sobie na taki mały spacerek, bo wiem, że lubicie ze mną spacerować, więc będzie dzisiaj spacerek i ploteczki o tym, czym Grecy są najgorsi. Moi drodzy, Grecy są najgorszymi kierowcami w Europie. Co ja o tym sądzę? Jaki jest tego powód? Moi drodzy, przede wszystkim powód jest taki, muszę wam powiedzieć, że nie mam mikrofonu, nie wiem, gdzie ten mój mikrofon się podział i pragnę iść właśnie takimi uliczkami, w których właśnie nie będzie dużego ruchu. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze wybrałam. No a jeśli chodzi o nasz temat, dlatego Grecy są właśnie najgorszymi kierowcami. Przede wszystkim, moi drodzy, korupcja. Zdając egzamin na prawo jazdy w Grecji, musicie wiedzieć, jak wygląda taki egzamin. No bo oczywiście wszyscy zdają ten egzamin w Grecji za pierwszym razem. Jak to wygląda? Jak wyglądał mój egzamin? Musiałam pojechać jakieś 3-4 kilometry po takiej bardzo mało, generalnie bardzo mało ruchliwej drodze i no, zakręcić jeden raz, poczekać aż auto przejedzie. Później musiałam przejechać się do tyłu i skręcić chyba w lewo, tyłem skręcić w lewo. Później musiałam zaparkować jeszcze. Parkowania to mi naprawdę pogratulowali, bo bardzo fajnie zaparkowałam. No i oczywiście prawko dostałam do ręki. Żeby zdać prawko za pierwszym razem, oczywiście trzeba uregulować taką dodatkową opłatę w granicach 100-150 euro. Tak jak mówiłam, w Grecji do prawo jazdy zdają wszyscy. No i to jest chyba ten powód, że Greków uznaje się właśnie za takich kiepskich kierowców, że oni po prostu no, nie potrafią jeździć. A druga sprawa, Grecy są bardzo wybuchowi. Oni naprawdę bardzo szybko wybuchają. Są naprawdę bardzo nerwowi. I tutaj wiecie co, ta kultura jazdy na ulicach jest naprawdę niefajna, bo oni się bardzo często w ogóle wyzywają, bardzo często dochodzi nawet do rękoczynów. Ja pamiętam, wiecie, taka sytuacja parę lat temu. Jechałam z moją koleżanką i z jej facetem. Jechaliśmy sobie, o zobaczcie, fajna uliczka takich domków jednorodzinnych, może zobaczcie, tam pójdziemy. Bardzo dosyć wysoko będzie. I jechaliśmy właśnie taką główną ulicą z moją koleżanką i z jej facetem i on był taką mini ciężarówką, bym powiedziała, takim autem dostawczym, takim bym powiedziała nawet trochę takim wysokim i tak jak żeśmy jechali, to
gdzieś tam na skrzyżowaniu zaczął się ten jej facet z innym facetem zaczął się wyzywać. Więc my powyzywali się, myśmy ruszyli, ale patrzymy, że ten koleś normalnie za nami jedzie. I w momencie, kiedy my zatrzymaliśmy się na czerwonych światłach, no to ten koleś w ogóle dobiegł do tej ciężarówki, a wiecie, było lato, mieliśmy otwierane te okna i normalnie chciał go za fraki wyciągnąć z tej ciężarówki. Dobrze, że on w ogóle, wiecie, zamknął tą szybkę dosyć szybko, że nie mógł tego zrobić. Także mówię wam, oni są szaleni. A druga sprawa, moi drodzy, brawura na ulicach. Wyobraźcie sobie, że 1 na 3 kierowców w Grecji przyznaje się do tego, że właśnie lubi brawurową jazdę. Ja wam powiem, że na przykład mój Kostas też należy do ludzi takich, którzy lubią brawurową jazdę. I jak jeździliśmy Porsche, to on właśnie bardzo często lubiał dowalić do gazu lubiał właśnie dowalić. A wiecie, jak ma Porsche? Porsche ma to do siebie, że wystarczy troszeczkę gazu i ona po prostu od razu daje, ma kopa po prostu, że tak powiem. Od razu wchodzi w bardzo dużą prędkość. Jeśli chcesz zahamować, to auto często robi tak, że po prostu wywala człowieka zupełnie na inny, na drugą stronę, mogłabym powiedzieć, zupełnie na inny pas, chciałam powiedzieć. I tak na przykład parę lat temu była taka bardzo znana sprawa takiego pana, no młody człowiek, moi drodzy, to był syn biznesmena, który ma tutaj sieć takich sklepów Jumbo, to jest jeden z najbogatszych chyba ludzi nawet Grecji, bym powiedziała. No i właśnie ten chłopaczek, wiecie co on zrobił? On właśnie jechał ze swoją dziewczyną i brawurowa jazda i na wiecie, i na gaz. Naciskał i w ogóle i po prostu chciał zahamować i tak jak zahamował, to po prostu go wywaliło na drugi pas, na którym była matka z małym dzieckiem. I zabił siebie, zabił dziewczynę, z którą był i dodatkowo jeszcze zabił tą panią z tym małym dzieckiem. Po prostu brawura jest bez sensu, no ale niestety na ulicach Grecji ta brawura jest i dlatego właśnie wydaje mi się, że przez to Grecy są też nazywani takimi najgorszymi kierowcami w Europie. Następna sprawa, moi drodzy, greccy uczniowie są najgorszymi uczniami w Europie. Czy ja się z tym zgadzam? Podejrzewam, że może być to prawda. Dlaczego? Dlatego, że były badania, które niedawno, ja wam chyba w ogóle nawet o tym mówiłam, w tych badaniach co brano pod uwagę? Brano pod uwagę matematykę, przedmioty ścisłe i rozumienie, czytanie tekstu ze zrozumieniem. I właśnie Grecy zajęli ostatnie miejsce w całej Europie. I tak, moi drodzy, przeciętny grecki 15-latek ma tyle wiedzy, co 12-latek, przeciętny 12-latek z Singapuru. I co tutaj, moi drodzy, jest winna po prostu edukacja. Edukacja w Grecji jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Ja bym powiedziała nawet, że ta edukacja jest tutaj pod psem. Dlaczego tak mówię? Moi drodzy, te wszystkie szkoły publiczne, ludzie, którzy wysyłają swoje dzieci do szkół publicznych, bardzo często muszą płacić za dodatkowe lekcje. Jeśli nie płacisz za dodatkowe lekcje, to dziecko w tych greckich szkołach naprawdę się dużo nie nauczy. I tak na przykład, jeśli chodzi o szkoły językowe, wydaje mi się, że wszystkie dzieci moich znajomych chodzą do takiej szkoły językowej. No, oczywiście najczęściej jest to język angielski. I powiem wam, że zupełnie inny jest poziom języka angielskiego w Atenach, a zupełnie inny jest poziom. Wy się za bardzo na mnie gapią, kurde. Zupełnie inny jest poziom języka angielskiego na wyspach. Na wyspach poziom języka angielskiego jest naprawdę wysoki, dlatego że ten angielski to jest dla nich chleb. Wyobraźcie sobie, parę lat temu byłam na Santorini i tak właśnie widzę takie dwie dziewczynki. One miały jakieś 7-8-letnie dziewuszki, takie małe. I właśnie pytałam się ich o drogę. To tak jak one mi powiedziały o tej drodze, gdzie ja mam iść i
i w ogóle, to naprawdę mi oczy wyszły, że takie właśnie małe dziewczynki tak dobrze potrafią mówić po tym angielsku. A muszę wam powiedzieć, że to były na pewno Greczynki, bo mówiły i po grecku, i po angielsku, i zresztą po prostu też było widać. A druga sprawa, moi drodzy, jest właśnie bardzo duża, nie wiem, czy wam pokażę, tutaj będziecie widzieć taki fajny widok, a ten z tej strony. To jest właśnie bardzo górzyste. Już wam kiedyś pokazywałam tę dzielnicę. Właśnie wracając do sprawy, jeśli chodzi o gimnazja. Gimnazja są bardzo, jeszcze te szkoły podstawowe i gimnazja, one właśnie są na bardzo niskim poziomie, a już przechodząc do tego liceum, bardzo dużo uczniów ma problem z nauką, dlatego że po prostu nie nadąża za tymi swoimi rówieśnikami. A jeśli chodzi o uniwersytety, to wiecie, prawie połowa ludności Grecji mieszka w Atenach. I dlatego w Atenach są najlepsze uniwersytety. I w momencie, żeby dostać się do takiego uniwersytetu, po prostu dostajesz się albo z powodu swojej bardzo wysokiej średniej, albo oczywiście z powodu znajomości, no bo jeśli, jak wiecie, no Grecja niestety słynie z korupcji. I tutaj dużo się spraw załatwia po znajomości, że tak powiem. No, jeśli chodzi o to, to właśnie jeśli teraz jest tych uniwersytetów oczywiście dużo więcej, ale kiedyś na przykład tych uniwersytetów nie było tyle, to taki przeciętny Grek, chcąc studiować, to musiał wyjeżdżać na wyspę albo gdzieś na Peloponez, gdzieś właśnie dalej. I wtedy ci rodzice musieli płacić tą stancję i musieli płacić za wyżywienie tego dziecka i tak dalej. I na przykład moja jedna koleżanka, ona powiedziała mi coś takiego, że ona właśnie gdzieś tam studiowała na jakiejś wyspie i że jej ojciec za te 3 lata studiów, gdzie ona spędziła na tej wyspie, musiał zapłacić około 50 tysięcy euro. Za właśnie wynajm, bo ona oczywiście nie pracowała, ona w ogóle chyba do tej pory nie pracuje, za właśnie wynajm mieszkania, za wynajm, za jej życie i tak dalej, za jej szkołę, coś tam, bo szkoła jest generalnie jest bezpłatna, no ale są pewne rzeczy, za które po prostu rodzic oczywiście musi płacić, że to wszystko razem właśnie tyle wyniosło. Tutaj mamy ten nasz kościółek, już wam też wam kiedyś pokazywałam. No i tyle, jeśli chodzi o edukację, czyli ja bym się tutaj zgadzała, że ta edukacja w Grecji no, nie jest najlepsza i po prostu rodzice chcąc, żeby to dziecko naprawdę coś wyciągnęło z tej szkoły, to najczęściej posyła, jeśli jest po prostu na tyle bogaty rodzic, to posyła po prostu to dziecko do szkoły niepublicznej, do szkoły prywatnej. Więc jeśli chodzi o tych uczniów w Grecji, to ja bym się z tym zgodziła, że tak, że oni tutaj są właśnie na takim, a nie innym poziomie. Moi drodzy, Grecja jest najgorszym państwem pod względem wolności słowa. Jest niestety na niezaszczytnym 108 miejscu razem z Katarem i Tajlandią. Także wyobraźcie sobie Katar i Tajlandia. Jaka tam jest wolność słowa? Jaka jest no, w Grecji? I to jest po prostu ten sam poziom. Czyli ta Grecja musi być naprawdę na fatalnej pozycji. Przez co to jest? Przede wszystkim przez to, że byli inwigiliowani, podsłuchiwani byli dziennikarze i po prostu politycy opozycji. Takim systemem jak w Polsce jest... Tutaj to się nazywa, moi drodzy, Predator, a w Polsce jest Pegasus, tak? W Polsce jest Pegasus, a tutaj jest Predator. I właśnie i przez tego właśnie Predatora, co ci dziennikarze byli podsłuchiwani, przez to uznaje się Grecję za właśnie takim państwem, jeśli chodzi o wolność słowa, na takim bardzo niskim poziomie. Dodatkowo, moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że
no bardzo dużo gazet greckich po prostu pisze to, co im państwo każe. Jest bardzo mało gazet, które są nieuzależnione od państwa, które jeszcze coś robią w tym, żeby właśnie, żeby pisać tą prawdę. To jest właśnie, ja wam często z Newsbomb jakieś artykuły czytam, prawda? Jest jeszcze Newsit bodajże i oczywiście jest Magellan, czyli masakra, ale wiecie, o co chodzi z Magellan? To jest naprawdę, mi się wydaje, że to jest taka gazeta, która z całej Grecji jest najbardziej wolnościowa, bym powiedziała, że jeszcze tak najwięcej takiej prawdy można się stamtąd dowiedzieć, ale niestety pan, który ma tą gazetę, ten redaktor główny, on jest Spartaninem, on jest ze Sparty, to jest Stefanos Chios, on jest taką bardzo przerysowaną postacią, on właśnie bardzo dużo krzyczy, i dlatego on na przykład ujawnił bardzo dużo afer, które się działo w Grecji, ale jego uznali za wariata, bo właśnie przez to, że on krzyczy, że on jest taki głośny, że, no, że on po prostu jak gdyby no, jest niepoważny. Oni go mają za właśnie niepoważnego człowieka, oni się z niego śmieją, no i właśnie jest tak jak jest, czyli w tej Grecji, jeśli chodzi o wolność słowa, no to jest troszkę kiepsko, bym powiedziała. No, następna sprawa, moi drodzy, no to oczywiście wszyscy wiemy, że Grecja jest na drugim miejscu na świecie jako najbardziej zadłużone państwo świata. W tej chwili dług Grecji przekracza 177% produktu krajowego brutto. Także musicie wiedzieć, no, że jest to trochę dużo. Grecja przewyższa tylko Japonia. A za Grecją jest Wenezuela. Ta Wenezuela, która tyle razy bankrutowała, ma mniejszy dług, jeśli chodzi o procent produktu krajowego brutto, niż Grecja. Dlaczego tak się stało? No oczywiście wszyscy wiemy. Było wielkie rozdawnictwo w Grecji. Przede wszystkim bardzo duża defraudacja pieniędzy państwowych, tak zwana korupcja. Do tego Grecja się przeinwestowała, jeśli chodzi o olimpiadę w 2004 roku. Ja wam w ogóle o tym wszystkim już mówiłam. No i dodatkowo Grecja, no jeśli chodzi o euro, tak, jeśli chodzi o euro, bardzo dużo na tym euro właśnie straciła, no i przez to ta Grecja jest tak strasznie teraz zadłużona. Ale wiecie, co mnie w tym wszystkim zastanawia, że za ten straszny dług, za ten ogromny grecki dług, za to straszne zadłużenie Grecji, nikt tak naprawdę nie odpowiedział. Oni znaleźli sobie jednego kozła ofiarnego, takiego pana, on był ministrem obrony narodowej Grecji. On aż tym swoim bogactwem tak kłuł w oczy. On się chwalił tym swoim bogactwem. Jego żona była najlepszą klientką domu mody Versace. Także oni tym swoim bogactwem naprawdę tak strasznie kuli ludzi w oczy, że aż naprawdę zdenerwowali ich. No i on został tam osądzony, on został posadzony do więzienia, ale to był dziadzio taki 80-letni, który bardzo szybko tam zachorował, którego bardzo szybko zresztą wypuścili, a on później w ogóle bardzo szybko umarł. Także generalnie za ten straszny, gigantyczny dług Grecji nikt tak naprawdę nie odpowiedział, a tym bardziej, wiecie co, partia PASOK, która była najbardziej odpowiedzialna za ten straszny grecki dług, za to właśnie ogromne zadłużenie, ona chyba 2015 wieku była zdezaktywowana, no po prostu nie istniała, ale oni później bardzo szybko później zmienili swoją nazwę, ale później z powrotem weszli na ten grecki rynek i oni tutaj cały czas sobie są i oni po prostu mają się, i oni no dobrze się mają i w tej chwili oni są, wiem, że są na pewno na trzecim, jak nie już na drugim miejscu, jeśli chodzi, wiecie, o wszystkie greckie partie, czyli moi drodzy, no ludzie niestety, ale bardzo szybko zapominają, doszło na platinie, którą zresztą znacie.
Oni w ogóle, widzicie, Grecy bardzo szybko zapomnieli o tym, co było. Niestety właśnie bardzo szybko zapomnieli, ja w ogóle chyba sobie usiądę na platii i dokończę, bo nie mam. Chwileczkę. Przejdę sobie. Zobaczycie, jacy Grecy kierowcy są bardzo elokwentni. Przepuszczą cię. Musisz czekać oczywiście, nie? Nie przepuszczą cię, na pewno cię nie przepuszczą. Nie przepuszczą, nie przepuszczają, nie przepuszczają. No oczywiście, że nie przepuszczają. Oj, to ja sobie chyba postoję i postoję. No ale przecież przechodnie mają pierwszeństwo, prawda? Tutaj trzeba przechodzić na czerwonym świetle i to bardzo szybko. Ja tego nie robię, ja tego nie robię. Ja jestem tutaj, jeśli chodzi o mnie, to ja mam właśnie jeszcze tą polskość. Także ja patrzę, żeby przechodzić w miejscu, które jest do tego przeznaczone. I nie szarżuję, bo po co? Czyli przed nami, moi drodzy, mamy jeszcze ostatni punkt, a tym właśnie... O, proszę bardzo, ktoś mnie przepuścił! Nice! No i pozdrowi. No, przepuścimy dlatego, że chyba mu się spodobałam, bo tak by mnie chyba nie przepuścił. No właśnie. I tutaj będziemy mieć... Ostatni punkt, czyli dzietność. Grecja jest w Europie na trzecim miejscu pod względem najniższej dzietności i to jest 1,4. Jeszcze gorsza jest tylko Italia i Hiszpania, czyli moi drodzy, całe południe stwierdziło, że nie będzie mieć dzieci. Ja tu się chyba źle blokowałam, bo albo są samochody, nie będzie mnie w ogóle, ale to w ogóle słychać. Ale dzisiaj nie jest, jest takie popołudnie trochę. Spróbuję to po prostu sobie odszykować, jeśli chodzi o ten. Dam troszeczkę bliżej moją chwilę. I tak, jeśli chodzi, moi drodzy, o dzietność, to Grecja zajmuje niestety, ale trzecie miejsce w Europie pod względem dzietności. Ale jako taką informację dodatkową, ciekawostkę powiem wam, że na czwartym miejscu jest Polska. I tak w sumie można sobie pomyśleć, mówię, Polska z tymi 800 plus, tym kapitałem rodzinnym, z tymi wszystkimi dodatkami, gdzie Grecja ma tutaj generalnie około 70 euro na jedno dziecko i w Polsce nie rodzą się dzieci i w Grecji nie rodzą się dzieci. Także jeśli chodzi o te ekonomiczne, no to na pewno jest coś w tym, że właśnie kobiety się boją rodzić dzieci ze względu na ekonomię, ale mi się wydaje, że w Grecji ten problem jest zupełnie inny. I tutaj to jest to greckie pomału, ja mam czas, to jest właśnie ta ich mentalność, dlatego że oni po prostu, oni w pary łączą się bardzo późno, o czym ja to już wam mówiłam, i zakładają te rodziny bardzo późno i bardzo często się okazuje, że jest już za późno na założenie tej rodziny. Ja wam powiem na przykład, ja mam koleżankę, Greczynkę, która ma bardzo dużą nadwagę. W tej chwili ma 42 lata i okazało się, i ona właśnie czekała z tym swoim dzieckiem, że ona zajdzie w ogóle w sposób naturalny, w ciążę. I ona bardzo dużo, długo czekała właśnie na założenie tej swojej rodziny. No i okazało się, że ma raka, nie wiadomo czy złośliwy, czy niezłośliwy, w brzuchu. To jest nie tętniak, tylko to jest chłonniak, tak, chłonniak. I ona w tym momencie, kiedy ma 42 lata, ona stwierdziła, że ona zacznie robić in vitro, bo jeśli ona przejdzie chemioterapię, no to jej już nie będą w stanie wytworzyć jajeczek. Że ona teraz jeszcze przed tą chemioterapią, ona chce szybko jak największą ilość brać lekarstwa, jak największą ilość tych jajeczek sobie zamrozić, bo ona po tej chemioterapii będzie chciała jeszcze próbować zajść w ciążę. I właśnie Greczynki mają to do tego, że to do siebie, że one właśnie mają czas, na wszystko czas, się po prostu spóźniają, moi drodzy, i to jest ich największy problem, jeśli chodzi o dzietność, niestety. Także moi drodzy, powiedzcie mi,
co wy o tym sądzicie, czy mam rację, czy nie mam racji. Dzisiaj był o tych takich negatywnych rzeczach, ale ja na pewno wam zrobię jeszcze o tych pozytywnych rzeczach. Najprawdopodobniej następny rok będzie o tych właśnie pozytywach, w czym Grecy są i Grecja są najlepsi. Także ode mnie byłoby na tyle, moi drodzy. Buziaki z Aten. Pa, pa!